Słowacja, Szwecja i Anglia. Tak wygląda zestaw rywali Polaków na przyszłorocznych młodzieżowych mistrzostwach Europy, które odbędą się w naszym kraju. Grupa na papierze wygląda na najbardziej wyrównaną, co jest dobrą wiadomością dla naszych najzdolniejszych zawodników, którzy jako gospodarze mogą wykorzystać atut własnych ścian. Siemanko, to ja Peter, zapraszam Cię na kolejny odcinek Futbologiem Petera. Zapytałem Was na Facebooku, o czym nagrać kolejny odcinek. Najwięcej lajków pod postem dostał Filip, dlatego dzisiaj w małej pigułce przedstawię Wam rywali Polaków na mistrzostwach Europy do lat 21. Pamiętaj, jeżeli odcinek Ci się spodoba, daj łapkę w górę, jeżeli chcesz być na bieżąco, subskrybuj kanał. Andrzej Duda w meczu otwarcia, później Paweł Cybicki w barwach Szwecji, ten sam, który jeszcze kilka tygodni temu był wymieniany jako jeden z potencjalnych liderów ekipy Marcina Dorny. Co ciekawe, reprezentant Trzech Koron przed losowaniem powiedział, że obrońcy tytułu na 100% trafią na Polaków w grupie, więc przygotowany jest na sporą porcję gwizdów od kibiców. Racjonalne podejście połączone ze zdolnością jasnowidzenia? Tego jeszcze nie grali. Obrońca tytułu, jedna z tradycyjnych potęg i mimo wszystko dość niespodziewany przeciwnik, choć odnoszący wielkie sukcesy w szkoleniu młodzieży. W taki oto sposób w najkrótszych słowach możemy określić rywali Polaków w grupie A. A jakie są ich najmocniejsze strony? Z całej naszej puli rywali na papierze najbardziej anonimowy. Podopieczni Pawła Chapala, tak, tego Chapala Zagłębia Lubin. To kilka bardzo znajomych twarzy. Andrzej Duda, Tomasz Westenicki i Lukas Haraslin. Ale też gromadka graczy, którzy powoli zaznaczają swoją obecność w europejskiej piłce. Matusa Bero obawiała się Legia w pojedynku z Trenczynem. Teraz to już jeden z motorów napędowych tureckiego tranzysporu. Dawid Iwan nieźle radzi sobie na zapleczu Serie A w Bari, oczekując na większą szansę w Sampdorii, z której jest wypożyczony. Albert Rusnak był gwiazdą Akademii Manchesteru City. Dziś pracuje na swoje nazwisko w Holender Team Groningen. Największym szacunkiem należy obdarzyć jednak... gwiazdę zespołu Milana Skriniara. Podstawowy stoper Sampdorii, uznawany w klubie za największy przyszły kapitał obok... Karola Linettego. Jeśli utrzyma swoją formę do końca sezonu, do Polski może przyjechać jako zawodnik jednej z największych europejskich firm. Szanse Polaków na wygraną ze Słowacją 70%. Obrońca tytułu. Co więcej, obecna kadra na papierze wygląda chyba nawet mocniej niż sensacyjnych triumfatorów czeskiego czempionatu. Jedna wielka gwiazda, jeden dzieciak, którego chce pół świata i kilku graczy regularnie powoływanych do kadry narodowej. Paweł Cibicki zdecydował się reprezentować Szwecję, bo uznał, że w polskiej kadrze panuje zbyt silna konkurencja. Niestety dla naszego rodaka w barwach Trzech Koron wcale nie będzie mu łatwiej. 17-letni Aleksander Isak, wysoki i dobry technicznie napastnik AIK-u, już jest na ustach wszystkich, budzi bowiem oczywiste skojarzenie jako przyszły Zlatan. Aleksander Fransson przyzwoicie wpasował się do kadry mocnego FC Basel. Emil Kraft naprawdę ogarnia we włoskiej Bolonii. Ludwiga Augustinsona bardzo chce Milan. Wymieniać można bez końca. Gwiazdą zespołu jest Victor Lindelof. Real Madrid, PSG, Manchester United, Milan i 40 milionów euro na stole. Tyle chcą dać światowe potęgi za szwedzkiego stopera, który dla większości publiczności był zupełnym anonimem jeszcze rok temu. Solidność, siła fizyczna i nie najgorsza technika sprawiają, że za kilka lat Lindelof może być piłkarzem kompletnym. Lepszego środkowego obrońcy na tym turnieju nie uświadczymy. Szanse Polaków na wygraną meczu ze Szwecją 30%. Na papierze najlepsza, ale zwykle lepiej grają na papierze niż na boisku. Oto brutalna prawda na temat naszego ostatniego rywala. Anglików stać i na triumf końcowy, jak i wyjazd z Polski bez choćby jednego punktu. Załóżmy, że synowie Albionu przyjeżdżają na Euro w najmocniejszym możliwym zestawieniu. Kogo widzimy w ich kadrze? John Stones, Eric Dier, Dilalai, Ross Barkley, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Callum Chambers, James Ward-Prowse, Nathan Redmond, Jordan Naibi, Demeraj Gray. To wygląda imponująco nawet w kontekście seniorów. Pytanie, ilu z nich zdecyduje się na występ w czempionacie, pozostaje otwarte. Gwiazdą zespołu jest Marcus Rashford. Gracz Manchesteru United w Polsce wystąpi w kategorii wiekowej. Wynik? Hat-trick. Strach się bać. Szanse Polaków na wygraną w meczu z Anglią? 50%? A według Ciebie jakie mamy szanse na awans z tej grupy? Napisz w komentarzu, jakie mamy szanse na wygranie całego turnieju. A co tam? Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeśli tak, daj łapkę w górę, to mnie naprawdę bardzo motywuje. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to oczywiście subskrybuj kanał i wpadnij na mojego fejsa. Swoją drogą dzięki, przegrałem zakład. Dziękuję, że śledzisz mój kanał. Za niedługo nowe ciekawe odcinki. Siemanko.